Hejka dzieciaki, cześć! Fajnie, że jesteście na kanale Kocham Zabawki. Ja nazywam się Masza, no i dzisiaj wybieram się na grę w tenisa. Otóż wybiera się ze mną oczywiście moja ulubiona kuzynka Dasza. Uwielbiamy razem spędzać czas i grywać w różne gry. Dzisiaj padło na tenisa. Oczywiście, jak każdy bardzo ważny zawodnik, jestem ubrana idealnie jak do gry w tenisa. Spójrzcie, mam taką śliczną czapkę z daszkiem, będzie chroniła mnie przed słońcem. Następnie mam śliczny t-shirt, sukieneczkę. Spójrzcie tylko, jaka jest ładna i gustowna. Idealna do gry w tenisa oraz mam takie śliczniutkie czerwone trampeczki. Idealne i wygodne do gry w tenisa. Oczywiście, jeśli będzie trzeba, mam jeszcze taki super ekstra czerwony strój na zmianę. Jest tutaj taka bluza z kapturem, spójrzcie tylko. Idealna do gry w tenisa. Oraz mam tutaj takie super ekstra czerwone spodenki do kompletu. Oczywiście do kompletu mam dwie paletka, jedna w kolorze białym, a druga w kolorze czerwonym oraz taką białą, malutką piłeczkę. No to teraz muszę poczekać na Daszę. Gdzie jest ta Dasza? Umówiłyśmy się tutaj na godzinę 12. Wybiła już godzina 12:15, a Daszy jeszcze nie ma. Oho, chyba się spóźni. No, nieładnie, nieładnie. Dobrze, w takim razie nie będę marnowała czasu i w tym czasie porozciągam się troszeczkę. Ha, będę wtedy lepiej przygotowana do gry w tenisa. Zrobię kilka skłonów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7, 8, 9, 10. Dobra, to teraz porozciągam się troszeczkę. Góra, skłon. Raz i dwa. I raz i dwa. O nie, spóźniłam się na spotkanie z Maszą. Mam nadzieję, że nie będzie bardzo na mnie zła. Ojejku, nie mogłam znaleźć stroju, w którym mogłabym ćwiczyć z nią, ale w końcu znalazłam. Ubrałam taką śliczną, czerwoną sukieneczkę. No dobrze, dobrze, już prawie jestem na miejscu, już prawie jestem na miejscu, ale gdzie jest Masza? Masza! Masza! Gdzie jesteś? Masza! Ojejku, nigdzie jej nie ma. Mam nadzieję, że sobie nie poszła, dlatego bo mnie nie było. Masza! Masza, gdzie jesteś? O, muszę ją poszukać. Hej, Dasza, tutaj jestem, witaj. Fajnie, że w końcu przyszłaś, ale wiesz, że jesteś spóźniona i to naprawdę z pół godziny. Wiem, wiem, przepraszam, ale długo szukałam swojego starego stroju do gry w tenisa. No, muszę przyznać, że masz naprawdę ekstra śliczny strój. No, dziękuję, dziękuję. Też mi się tak zdaje, że jest bardzo ładny. To co, gramy? A powiedz mi, Dasza, czy ty potrafisz grać w tenisa? Czy grałaś już kiedyś? Nie, nie grałam, ale myślę, że to jest pikuś, że to jest proste, prawda? To wcale nie jest takie proste. To może na początek pokażę ci, jakie mamy rekwizyty. Otóż, mamy tutaj taką białą paletkę oraz drugą czerwoną. I tymi paletkami będziemy musiały grać. Mam nadzieję, że dasz sobie radę, co? Pewnie, że tak, no dam. Masza, czy ty we mnie nie wierzysz? Okej, Dasza, jesteś gotowa, to start. I odbijam piłkę. No, no i co? No i co? Odbijaj ją, odbijaj. O, poleciała gdzieś tam, poleciała. Dobrze, nic się nie martw. Na razie poćwiczymy, dobra? Hopa! I uwaga, odbijaj, odbijaj. No, Dasza, dalej graj! To nie na tym polega, aby stać w miejscu. Ruszaj się, ruszaj! No, wiesz co, Masza, powiem ci, że okazuje się, że naprawdę ta gra nie jest taka łatwa. Myślałam, że to jest o wiele łatwiejsze, ale to jest trudne. Nie wiem, czy dalej sobie dam radę. Ojejku, Masza, chyba nie będę mogła z tobą zagrać, ponieważ nie będzie to fajna gra. Ja sobie nie daję rady. To jest za trudna gra. O, chyba muszę się poddać. No coś ty, Dasza, nie poddawaj się, dasz radę. Czy ty myślisz, że ja od samego początku byłam naprawdę świetną tenisistką? Absolutnie. Wiesz, ile musiałam się uczyć? Bardzo, bardzo długo. Tak, teraz dobrze gram, ale to naprawdę są lata nauki, więc nic się nie martw, poćwiczy mi i też będziesz taka świetna jak dobrze, ja. To jeszcze raz na spokojnie. Ja odbijam do ciebie piłeczkę, a ty musisz ją odbić do mnie, okej? I tak na zmianę. Raz ty, raz ja. Jesteś gotowa? Jesteś gotowa?
Tak, jestem! Dobra, to zaczynamy! I hopa! Odbij, Dasza, odbij! Super, świetnie Ci się udało! Bardzo dobrze! I hopa, hopa! No, odbij do mnie piłkę, odbij! Świetnie, Dasza, świetnie! No, to teraz Masza pokaże Ci, jak potrafię grać! I odbij, odbij piłkę, odbij, Masza! Uuu, jest! Mam jeden punkt, ale fajnie! Dobra, to jeszcze raz odbijam! Hopa! Hopa! Hopa, hopa! Super! Świetna jest ta gra! I co? Jak mi poszło? Co sądzisz, Masza? Czy będę dobrą tenisistką? Jak myślisz? No pewnie, że tak. Będziesz świetną tenisistką. Widziałaś, jak teraz Ci super poszło? Jestem pewna, że jeszcze kilka takich rundek i będziesz ekstra grała. No, to ekstra. Bardzo dobrze. Spodobała mi się jednak ta gra. Fajnie się w nią gra. Dziękuję, że chciałaś ze mną pograć. To co? Jeszcze kilka rundek? Jeszcze kilka rundek w tenisa? Co ty na to? No pewnie, możemy jeszcze pograć, jak najbardziej. Ja jestem bardzo chętna, ale zanim pogramy, to zaprośmy wszystkich widzów, aby zasubskrybowali kanał, dali lajka, czyli łapkę w górę. No i oczywiście dajcie lajka. A, o tym już mówiłam, dobra. To jeszcze, o, dodawajcie komentarze. A w komentarzach wpiszcie, czy wy potraficie grać w tenisa? A jeśli tak, to napiszcie, z kim zazwyczaj grywacie w tenisa. A my was serdecznie pozdrawiamy. Pa, pa, dzieciaki, do zobaczenia! Hejka, dzieciaki, cześć! Fajnie, że jesteście na kanale Kocham Zabawki. Ja nazywam się Masza, no i dzisiaj wybieram się na grę w tenisa. Otóż wybiera się ze mną oczywiście moja ulubiona kuzynka Dasza. Uwielbiamy razem spędzać czas i grywać w różne gry. Dzisiaj padło na tenisa.